zwykły Minecraft, czyli typowa gra 3D. No bo wiecie, jak budujemy, to te wszystkie bloki są w trzech wymiarach. To znaczy mają swoją długość, szerokość i wysokość, co sprawia, że możemy się poruszać w Minecrafcie jak w normalnym świecie. Pomijając fakt, że Minecraft jest piękniejszy niż realne życie, to jakby wyglądał Minecraft, gdyby miał ten wymiar jeden więcej albo jeden mniej? O tym w dzisiejszym odcinku. Nie będziemy dzisiaj za bardzo się skupiać na zwykłym Minecrafcie 3D, czyli na takim, jaki widzicie właśnie teraz, bo jest to po prostu zwykły Minecraft. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, co się z czym je. Ale sprawy wyglądają nieco inaczej w momencie, kiedy ilość wymiarów, w których się poruszamy, się zmieni. A jak bardzo? Zostańcie do końca, by się przekonać, jak dużo zmienia jeden wymiar. Jesteśmy więc w Minecrafcie najpierw 2D, bo musimy sobie, wiecie, powoli rozgrzewkę zrobić. Game mode oczywiście survival, bo jestem kozakiem. Typ świata płaski czy zwykły? No wydaje mi się, że 2D i tak będzie płaskie. Skin Steve, bo tak się identyfikuje. No i bez żadnej pomocy zaczynamy. Here we go! Okej, więc jesteśmy w Minecrafcie 2D. Tego można było się spodziewać, że to tak będzie wyglądać, ale zobaczmy, jak sama gra wygląda i jaki jest jej gameplay. Teraz pytanie, czy jak rozwaliłem drzewo, to czy na górze są liście? Ej, nie! To nie jest gra do końca 2D, bo pod tymi liśćmi powinno nic nie być. Jest to troszkę złamanie zasad odnośnie tego, czym jest 2D, bo 2D powinno być jednowymiarowe, jeżeli chodzi o szerokość i wysokość. W tym wypadku mamy do czynienia z pewnego rodzajem oszustwa. No ale dobra, zobaczmy, jak działa nasz crafting. Kłam to, że ta postać też jest tutaj bokiem, więc dobra, mamy deski. Teraz jakby to tutaj, zaraz, przepraszam, czy ktoś mi powie, jak ja mam? Użyj spacji, aha, spacją, okej. Mamy więc crafting. Crafting sobie postawiam, w ogóle ta owca, ej, siema owca, ej, ja postawiłem ten crafting niechcący. Czyli inaczej tutaj jest w Minecrafcie. Uciekajcie! Ale ta krowa wydaje straszne dźwięki. Bardzo dziwne jakieś. Nie wiem, ile tą krowę będę musiał bić, ale dobra, mam. Mięso w ogóle ma starą teksturę jeszcze ze starych Minecraftów. I teraz co ja mam? Aha, E na tym nacisnąć. Okej. Zróbmy patyki oczywiście i kill off, tak jak się zaczyna gry w Minecrafcie. Dobra, mogę teraz to wyłączyć i wkopać się na przykład na dół. Więc wkopujemy się. Zobaczmy, czy są to jakieś jaskinie. Czy to w ogóle ma jakiś generator. O, ciekawy sposób na to, by kopać, bo rozjaśniają się tylko bloki, które są w naszym polu widzenia, co uniemożliwia widzenie przez ściany. No, musi tak być, żebyśmy nie widzieli od razu na tacy, co jest gdzie. O nie, tu jest gravel. I światło też tutaj wpada gorzej. Ej, strzeczymy na 2 metry. Lol. Dobra, przekopujemy to. Tutaj nie wiem, czy coś będzie. Jakby, no, nie ma tej węgla. Nawet nie widzę już, jakie tam bloki kopię, więc wróćmy po nasz crafting, zabierzmy go i może przejmy się w małą podróż po okolicy. Zobaczmy, co ten Minecraft ma nam więcej do zaoferowania. O, tu jest woda. Dziwna strasznie. Wygląda, jakbyśmy byli poza nią. A, tu się kończy mapa. Nie, ej, zobaczcie, jak ja przechodzę na drugą część mapy, to się musi załadować. Lol. Tutaj mamy chyba biom pustynny i mówiąc chyba, w sumie już jestem tego pewien, że to jest biom pustynny, no bo na co wam to innego wygląda, jak i na biom pustynny. Dobra, idziemy sobie dalej i w sumie jest wszędzie tylko pustynia. Mam nadzieję, że ona się kiedyś kończy. Co to w ogóle jest? Ej, czy tutaj coś, czy tutaj jest pustka pod tym? Ej, no. Tu jest pusto, więc jest to chyba cave, a tu jest Enderman. Czy możemy się na niego popatrzeć? Chyba nie. W sensie takie patrzenie się po prostu do przodu nic nie zmienia. Musielibyśmy chyba na jego myszką najechać. Tego robić nie będziemy, ale pójdziemy sobie dalej w poszukiwaniu węgla. I tak, będę liczył na to, że węgiel będzie gdzieś na widoku. Ale dziwne jest to, że tam byliśmy na takim małym skrawku mapy i idąc sobie kilka metrów dalej, trzeba już było ładować nowy chunk, a w wypadku tutaj tego nie musimy. Ej, i na kaktus to też się nabijam. Oj, kurde, wpadłem. Dobra, spróbujmy, jak wygląda walka. Ej, walka, no w sumie jak w Minecrafcie. W sensie, możemy bić moby na tyle z daleka, by nie były w sensie nam zagrozić. Ej, mocny jest ten zombie, jak nie ma co. Tutaj coś jest, ale tu jest za ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Słuchajcie, zrobiłbym najchętniej... O, tu jest żelazo. O kurcze, dobra, może się stąd wykopmy. Zaraz, jak klikam prawym, to mi się ustawiają ustawienia przylądarki, ale... Aha, dobra, mam to. Idziemy dalej. Teraz się zagłębmy po tą rudę. Dobra, trójka. Aha, mam, ale ja mam drewniany kilo. Dobra, to za bardzo nie zrobimy. Co ciekawe, jesteśmy na zupełnie innym biomie tym razem i widać to po tym, że pada śnieg, więc teraz jesteśmy na śnieżnym biomie. No takiej różnorodności się nie spodziewałem. O, jest nawet inny rodzaj drewna. I całość tej gry chyba została napisana w Scratchu, tak mi się wydaje. Ja tam się nie znam za bardzo na Scratchu, ale mam wrażenie, jakby ten interfejs, który tej grze przyświeca, był już mi znany i to właśnie ze Scratcha. I możemy te drzewa mijać. Okej, trzcina cukrować, ale czy tutaj może być enchanty? To by było śmieszne. Co tu, zombiak ukryty pod wodą? W sumie to pod lodem. O, i mamy to. Mamy węgiel. To teraz możemy się wkopać i zobaczyć, że jakieś cave'y się generują. Dobra, rozwaliłem sobie to. Ej, gdzie jest mój kill? Czy mój kill off się skończył? Chyba tak, chyba mój kill off się skończył. No dobra, stawiamy w
więc crafting, E i teraz spacja, no tutaj się dziwnie strasznie klika na wszystko, jest to mega pobagowane. Ewidentnie to, na czym to hula, nie było przemyślane pod tego rodzaju interakcje, jak prawy i lewy. Dobra, mamy węgiel, teraz powinniśmy móc zrobić na spokojnie pochodnie. Czekajcie, czy jak ja rozwalę ten lód, to się wyleje woda. Ej, woda ma tej fizykę, lol. Dobra, robimy sobie dechy, patyki, żeby... Aha, więcej tych patyków w sumie by się przydało, może fakt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, co ja robię? Dobra, nieważne, ale mamy to, co chciałem. Czyli mamy pochodnie, teraz możemy się pozbyć tutaj na przykład tej wody, która tutaj jest. O, ej, ta woda nie zniknęła. A to? Ale o, dobra, teraz zniknęła, czyli tam było źródło jednak. I słuchajcie, kopiemy się jak najniżej. Spróbujmy dojść do dolnej granicy mapy, by zobaczyć, na przykład są jakieś diamenty, coś w ten deseń. O, dobra, tu jest mega ciemno, więc tutaj już będziemy musieli postawić pochodnie, która dobrze się sprawdza. Już chyba, co ja nie mam miejsca w free punku? Nie, no mam, ale dziwnie mi się nie zbierał ten kobel. Dobra, dokopujemy się dalej, stawiamy tutaj pochodnie. Ja po prostu, dobra, wiecie co, lecę po prostu na pałę. Lecę cały czas w dół, jak się tylko da. Tam widziałem coś podejrzanego po lewej. A nie, dobra, bo to tylko dziwne mieszanki tekstur są. Mam mało jedzenia, ale dobra, tutaj mamy jedzenie. Możemy go chyba zjeść, ale nie wiem jak. Chyba tak? Nie, no bo on mi uderza tym jedzeniem. To chyba nie o to chodzi. Jak klikniemy prawym, nie, no prawy też nie działa, więc ja nie wiem, jak mam to jedzenie zjeść. Coś jest grubo nie halo. Kupiemy się jeszcze niżej. O, co to jest? Bedrock! A diamentów nie ma! Więc słuchajcie, tak by wyglądał Minecraft 2D. I teraz czas na Minecrafta 4D. Słuchajcie, to może być naprawdę dziwne. Nowy świat. No, niech będzie nazwa Nowy Świat. I jesteśmy w Minecrafcie 4D. I na początku możecie powiedzieć, Dokness to wygląda jak zwykły Minecraft. Wytłumacz nam, o co chodzi. Dlaczego jest to Minecraft 4D? A to dlatego, że ten Minecraft ma jeden wymiar więcej, który, o dziwo, w sumie, nie wiem jak działa, ale czy... Okej, rozumiem. Jak scrolluję, to zobaczcie, przestrzeń porusza się. Dlatego, że w sumie to... Nie wiem dlaczego. Jest to czwarty wymiar. A czwartym wymiarem, jeżeli chyba można brać definicję naukową, to czwartym wymiarem jest chyba czas, co oznacza, że ten wymiar powinien w sumie sam tak luźno przechodzić, ale tutaj jest dziwnie, naprawdę. Ej, lol. Ale nie zmienia się to samo, możemy sami to zmieniać i zmieniam to ruszając scrolla. Jak widzicie, na przykład powiedzmy to drewno. Ono istnieje i nie istnieje jednocześnie. To znaczy, że zależy od statusu, w jakim jest. Zobaczcie. Teraz istnieje, a teraz ruszam scrolla i to drewno znika. Więc to drewno jest i nie jest jednocześnie. Zależy od tego, w jakim wariancie aktualnie jesteśmy i możemy zobaczyć w ogóle ten efekt na drzewach, bo są tutaj drzewa, które w ogóle nie wiem dlaczego, ale mają niebieskie liście, okej? Okay? Pomijając ten fakt. Mają niebieskie liście i... Ojoj, co to jest? To jest potwór! Ej, dobra, bo teraz pytanie jest takie, jak ja tutaj mam z nim walczyć? Nie mam pojęcia, czy mogę zmienić wymiar? Dobra, jak zmienię wymiar, zobaczcie, ale nie, bo on chodzi po tym wymiarze za mną! Mogę zmienić wymiar i zrobić sobie iluzję, że go nie ma, ale on zaraz przyjdzie do tego wymiaru i widać po nim, jak się pojawia, tak samo jak te bloki. I teraz tak, bo tam widzę jakąś, tam są jakieś rudy, ale te rudy to też widzicie, można sobie sprawdzać w ogóle ruszając tym scrollem. Ja wiem, że może się mocno walić w oczach. Ej, ja bez kitu nie mogę nic niszczyć, a tutaj coś, jakiś mob mi bije, więc nie wiem, czy to jest bug gry, czy co, bo gra, w którą gramy teraz, to jest 4D Miner. Jest to gra zrobiona w ogóle przez jakiegoś youtubera, żeby było śmieszniej. Gra zrobiona przez youtubera MashPow, przynajmniej tak wymawiam jego nazwę. No i tak, jest to twórca tej gry. Można tutaj zobaczyć, jak działają te wymiary. To znaczy, w zależności od tego właśnie, jak scrollujemy, tak się zmienia przestrzeń i mamy tutaj tego dobrą wizualizację na lewo i prawo, jak to wygląda od frontu i po prostu w wymiarze już takim widzialnym 3D. Żeby była jasność, to nie jest pierwsza gra 4D, jaką ever widziałem, bo były już takie podejścia i to od większych studiów. No zabij mnie, no. Dobra, retry. Słuchajcie, może teraz zadziała w końcu niszczenie. Nie, ja nie wiem, dlaczego nie działa niszczenie. Możemy skakać, kucać. Dziwnie się kłóca strasznie, nie? Tak, lol. Tam widzę jakiś cave w ogóle i to... Ojoj, spadłem tutaj! Nie fajnie. Co się daje, mam problem, bo nie mogę nic niszczyć. Ale autentycznie mam tutaj drewno i nie mogę go rozwalić!
co jest nie tak z tą grą? Dobra, spróbujmy stąd wyjść. A może przy użyciu naszych skilli 4D? Czy to będzie się dało jakoś? Może... Oj, kurczę! Strasznie niefajny parkour! Ej, czemu mi to nie skacze? Słuchajcie, gra jest w wersji demo, więc... Ej, on naprawdę mi nie skacze. Przecież no chyba nie myślicie, że ja po prostu nie umiem skakać, okej? Okay? Ja wiem, że to nie jest Minecraft, ale grałem w 1000 innych gier poza Minecraftem i chyba wiem, jak działa skok w grach tak w ogóle. Dobra, spróbujmy teraz sobie przesunąć tamtą granicę do siebie. O, tutaj widzę przejście. Dobra, tutaj, o! I wyszliśmy stąd bez żadnego kopania, tylko ruszając scrollem. I znowu te potwory. Te potwory to chyba jeden z najdziwniejszych kreatur, jakie w życiu widziałem. Tak, by the way. Oj, gdzieś wpadłem w blok w ogóle, co jest? Ej, co się stanie, teraz zmienię ten wymiar. A, tam się otwiera więcej. O, lol, ale to ryjebanie. Oj, nie, gdzieś spadłem. Gdzieś niżej. Z tą kreaturą jeszcze. Naprawdę. Dobra, spróbujmy tędy wyskoczyć. Na razie jest to gra o wydostawaniu się z cave'ów. No ale tak właśnie wygląda gra w 4D. Co znaczy, słuchajcie, że gdybyśmy zbudowali bazę, to trzeba by było dopilnować, by ta baza istniała we wszystkich wymiarach, a nie tylko w jednym, bo bloki, które istnieją, jednocześnie nie istnieją. Więc te kreatury 4D mogłyby do nas teoretycznie wejść, nawet gdybyśmy mieli cały dom ze ścian, no bo załóżmy, nie, że dobra, to są ściany naszego domu, tak? W innym wymiarze te ściany nie istnieją w ogóle, a w innym istnieją po prostu w innym miejscu. Dobra, spróbujmy jeszcze raz ściąć to drewno, ty, no bo ja, słuchajcie, nie wierzę w to, co się dzieje. Ta gra będzie miała multiplayera, już to widzę. Ludzie, którzy chodzą koło siebie i siebie nie widzą, bo są w innych wymiarach. Słuchajcie, odpaliłem po prostu nowy świat, by tutaj spróbować swojego szczęścia. Nie słyszę żadnego dźwięku wydobywania tego ani nic, więc ja nie wiem, czy to się niszczy, czy się nie niszczy. Może jest jakiś inny przycisk na to? Ej, co jest? Ej, lol, jesteśmy na niebie. Ej, coraz więcej spadamy. I czy gra się zbugowała? Czy ja zbugowałem tą grę? Ona się ścięła. Tak, wywaliło mi grę. A few moments later. Dobra, słuchajcie, zrozumiałem. Tutaj po prostu w tej grze zaczyna się od liści. Więc najpierw z liści musimy zdobyć patyk, który będzie niejako naszą bronią, co ma jakiś tam sens. Dobra, mamy patyk. I teraz nim możemy dopiero rozwalać bloki. Yo, to działa. Czy patykiem możemy wydobyć drewno? Nie, patykiem nie możemy wydobyć drewna. Nie wiem, czy ten patyk będzie się jakoś zużywał, ale nie wydaje mi się. Więc możemy zobaczyć, czy coś innego jesteśmy w stanie tym patykiem wykonać. A mówiąc coś innego, mam tutaj na przykład na myśli jakiś bunkier? No, bunkier może tak nazwać. O, wypadł nam kamień. No dobra, to ciekawie, bo mamy dwa kamienie, które wypadają z dirta. No, nie jest to kopia Minecrafta w żadnym wypadku. Jasne, może przypominać Minecrafta przez fakt, że jest złożony z kwadratów, ale wydaje mi się, że to po prostu bardziej taki zabieg, żeby ludzie rozumieli mniej więcej to, co się dzieje, chociaż i tak jest trudno zrozumieć. Dobra, słuchajcie, teraz przykład. Mamy zrobioną naszą lepiankę. Jest to lepianka, która w zwykłym Minecrafcie by nam pozwoliła przeżyć. Jednak tutaj, kiedy ruszymy, o, możemy w teorii na przykład zamknąć samych siebie pod ziemią. Ale ej, zaraz, czy to mnie zmiażdży, jak to będę bardziej przesuwał? Ojojoj, co się tutaj dzieje? Ale nie, dobra, nie zmiażdży nas chyba. Chyba, co się dzieje? Czy ja się zamknąłem mega pod ziemią? To nie jest ważne, słuchajcie, bo ważne jest to, że o ile, okej, w tym wymiarze, w którym aktualnie się poruszamy, który aktualnie widzimy, jesteśmy w teorii zamknięci. Ale jest też druga strona medalu, gdzie jesteśmy otwarci i tutaj właśnie na potrzeby, oj, tego, oj, bo tutaj, przepraszam, to się coś stało. Na potrzeby tego trzeba by było na przykład zabarykadować to teraz tutaj i mieć pewność, że w każdym wymiarze to przejście nie będzie otwarte. O, ojeju, ej, to wydaje dźwięki, o lol, ej, jakie dziwne dźwięki to wydaje, wytyfy. Dobra, pozbywam się tego, coś dostałem, to jest chyba jakiś itemek, zaraz to sprawdzimy, nie wiem co to, ej, ale czemu to jest aż tego tyle, Wytyfy! Co jest? No dobra. I co to jest? To jest Tesseract? Tak to się nazywa? A Tesseract jest po prostu figurą jakby kwadratu, ale w postaci czterowymiarowej. Ej, zaraz, bo zgubiłem nasz dom. Dobra, nasz dom jest tutaj wykopany, tylko muszę sobie... O, cofnąć. Dobrze. Czy możemy bić kamieniem? Nie wiem. Ej, a może kamień, może drewno? Może drewno kamieniem? Nie. Na pewno nie można drewnem kamienia? Znaczy, na odwrót. Kamieniem drewno, drewnem... No, wiecie, o co chodzi. No cóż, w takim wypadku musimy poszukać czegoś
czegoś innego. Tutaj coś jest. Czy to jest drzewo, czy to jest kobel po prostu stojący? Dziwne zjawisko, nie ma co ukrywać. Crafting. O, możemy sobie skraftować hamera, więc sobie skraftuję teraz hammer, który nam pozwoli wydobywać bloki drewna. No i słuchajcie, jedziemy z tym. Trochę czasu mi zajęło, żeby ograniczone najpierw liście rozwalić, zanim się weźmiemy po drewno, ale no, skąd mogłem wiedzieć? To nie było aż tak oczywiste, jak powinno być. Dobra, mamy drewno we wszystkich wymiarach. Nie, no dobra, we wszystkich, bo jak je rozwalam, to ono wypada po prostu na moim wymiarze. No dobra. Idziemy teraz do naszego domku i słuchajcie, co zrobić, żeby... Zaraz, gdzie jest nasz dom? Nasz dom jest tutaj. Tutaj, pamiętam, dobra. Więc teraz cofamy to, chyba. A nie, czy tutaj jest nasz dom? Tutaj jest chyba. Zaraz zobaczymy. Musimy to bardziej cofnąć. Ej, nie, dobra, nie, teraz to ja już nic nie rozumiem. A, kurde, dziadostwo. Ej, czy ja zgubiłem swój dom w tych wszystkich wymiarach? Czy jak ja to będę ruszał, to w końcu... Ojoj, ojoj, dobra, bo te inne moby po mnie przyszły. Najgorsze jest to, że one wystrzeliły tak właśnie. Wydaje się, jakby znikąd wystrzeliwały, ale one tutaj podchodzą i po prostu wchodzą powoli w ten wymiar, w którym ja się tutaj znajduję. Ej, gdzie jest mój dom? Gdzie jest mój, kurde, dom? Słuchajcie, chyba moja baza się straciła. Tak to bywa. No dobra, więc pójdźmy do tego cave'a i spróbujmy, aby... Tu cave. Teraz cave'a nie ma. A czy jak to poruszamy? Ej, ja się mega gubię w tym. Ja już nie wiem, co jest co. Co jest prawdą, a co nie? O, tu jest cave. O, dobra, tu był cave. Dobra, możemy sobie do niego otworzyć przejście. Ale nie wiem, czy ja chcę tam skakać, bo jest taki trochę wysoki. Nie wiem, czy mi to HP nie weźmie przypadkiem za dużo. Dobra, nie, no spróbujmy. Dobra, wskoczmy tam, czy nie wskoczmy? To jest dobre pytanie. Dobra, nie, no może troszkę więcej drewna najpierw zobędziemy. No, dziwne jest to, że w sumie dużo to drewna wykopałem, a tak niedużo dostałem. Nie, albo chyba dużo, nie wiem. Dobra, tam jest coś, co wygląda jak diamenty. Czy można to wykopać? Nie, nie można tego wykopać. Za to można wykopać kamień. Okej, okay, takiego kamienia jeszcze nie mieliśmy. Może on nam pomoże w robieniu lepszych narzędzi. Sprawdźmy sobie crafting. Nie no, stone, sticky. No to... To nie jest to. To nie jest to, co byśmy chcieli. Tutaj jest coś czerwonego. Nie wiem, co to jest. Czy to jest redstone, czy co to jest? Iron ore. A, to jest żelazo. Dobra, no skąd mógłbym wiedzieć, że żelazo jest czerwone w tej grze, no. Chociaż redstone to by było w sumie śmieszne, bo już widzę, jak buduje czterowymiarowe mechanizmy w grze 4D. Za pozorem redstone'a. Nie bardzo chyba. Dobra, możemy to przerobić na iron ten. Dobra, iron barsy. Chyba chodzi, że sztabki. Mamy ich za mało, zdecydowanie za mało. Ja bym chciał te diamenty. Są chociaż wykopać. Dobra, a o tutaj jak ruszałem, dobra, tam widziałem, że tutaj jest dobra, więc widzicie, na pierwszy rzut oka nie wszystko może wyglądać jakby faktycznie istniało, ale jednak może istnieć, więc trzeba się tylko bardziej rozejrzeć. Oj, 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 oj. Dobra, tutaj mamy żelazo. Straszna woda z mózgu się przez to robi, naprawdę. Ja mało co tutaj ogarniam, co się właściwie dzieje i podejrzewam, że wy też, więc jeżeli będziecie delikatnie zdezorientowani oglądając ten film, to nie martwcie się. Ja też jestem zorientowany. To spróbujmy jak najwięcej tego zrespić w naszym świecie. No powiedzmy, że teraz to wygląda by było w miarę pełne. No i chyba jest. Dobra, teraz to. Okej. Okay. Zróbmy sobie więcej tego żelaza. A z żelaza możemy zrobić skrzynkę na przykład. I drewna też oczywiście. Dobra, jakieś patyczki zrobimy. O, i teraz będziemy mogli iron kill off. No. Dobra, ja zacząłem ogarniać, co tutaj chodzi. Ej, bo tutaj coś za mną chodzi. O, ale dostał na dwa hity. Teraz pytanie. Gdzie były nasze diamenty? One chyba były bardziej w tym... Dobra, tutaj w tym wymiarze. No, 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 no. Znaczy, to są chyba diamenty, bo nie wiem, co mogę wiedzieć. Uwaga, co to jest? Deadly ore. To nie są nawet diamenty, tylko jakaś ruda śmierci, z tego co rozumiem. Dobra, więcej gdzieś jest z tego? Nie ma. Więc wychodzimy. Mam wrażenie, jakbyśmy teraz wchodzili w zupełnie innym miejscu, niż w jakim weszliśmy. Trzeba naprawdę troszkę pograć, żeby zacząć ogarniać, co się dzieje, przez co i jakie ma to skutki oraz jak wrócić do na przykład poprzednich stanów, bo my wykopaliśmy lepiankę, ale tej lepianki już, no nie wiem, jak ją znaleźć za bardzo, no. Więc lepianka stracona. Zaraz, to wygląda w sumie jak miejsce naszej lepianki, ale... Ale nie, nie, to nie jest w ogóle miejsce naszej lepianki. God damn it! Dobra, słuchajcie, prosty przykład, jeżeli chcę wam pokazać, ale by wam to pokazać, co chcę, to najpierw muszę wykopać tutaj troszeczkę bloków, które nam pozwolą na budowę czegokolwiek. Dobra, słuchajcie, przykładowo, nie? Zaraz, tylko zróbmy tak, żeby to było kwadratowe. O, dobra, teraz jest kwadratowe, a ty, ej, no, iście sobie stąd, potwory. Potwory, no, kurde, no. Jeden pozbyty, drugi pozbyty, a to jest jeszcze trzeci, tak? Co rozumiem? Tak, to jest jeszcze trzeci. A, budowanie domku w tym czymś. Dobra, słuchajcie, budujemy sobie domek. No, coś takiego, o. No i teraz załóżmy, że ten dom ma skończone ściany.
ściany. Teraz, kiedy czas się zmieni, to nasz dom już tych ścian mieć nie będzie. Co oznacza tyle, że trzeba będzie ten dom budować wielowymiarowo. Ale teraz możemy sprawdzić właśnie, w którym momencie to wraca do normalności, czy wraca w ogóle. Dobra, na przykład tutaj w tym wymiarze nasz domek w ogóle nie istnieje, więc powodzenia wszystkim, którzy chcieliby... O, jest tutaj, teraz się przesunął troszeczkę tutaj, więc tak, pozdrawiam wszystkich, którzy by chcieli w wymiarze 4D zrobić dom z działającymi ścianami. No, kapkę misja. A jak wygląda Minecraft w 5D? Na to nie poznamy się odpowiedzi, ale jeżeli kiedyś się takowy pojawi, to na pewno nagram o tym film, więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. Do jutra.